Siemano, siemano, witam was na kolejnym daily vlogu. W ogóle kosmici to są naprawdę jacyś głupi. Wiecie o co chodzi, że się rozbijają tymi swoimi statkami o ziemię. Wiecie o co chodzi, że ludzie ich widzą, rozbijają się, wiecie, uciekają albo w ogóle giną. O co w tym wszystkim chodzi, kuźwa? Lecą na tą naszą planetę, rozjebią się, albo giną, albo uciekają gdzieś w ogóle. Przecież to jest bezsensowne, wiecie o co chodzi. To jest taki bezsens, że totalnie ja myślę, że ci kosmici, którzy przelatują na naszą planetę niezidentyfikowanymi pojazdami, czy jakoś tak, to ja myślę, że ci kosmici są głupsi od nas. Myślę, że to po prostu ludzkość wygrywa nawet z kosmitami, bo jeżeli kosmici by byli mądrzy, to na pewno by jakoś nas zatokowali, przejęli ziemię, byśmy im służyli i tak dalej, bla bla bla. A tutaj słychać, wiecie, o rozbiciu kosmity. Tutaj się kosmitę rozbił, tam się kosmitę rozbił, tam i tam, no nie? Powiem wam tak. Aha, zostało trochę. To muszę odkręcić i jeszcze raz. Powiem wam tak, kuźwa. Pierdziele, ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Musicie zrozumieć, że ci, co się rozbijają na naszą planetę, te kosmici, czy kuźwa Adamsowie, czy tam Zombielandy, czy Jumanjole, są naprawdę w zacofanym położeniu. Ale jeżeli kosmita się rozbija swoim statkiem, to nie przewidział, że mógł mieć ustawioną grawitację totalnie ze swojego świata, a nasz świat jest inny, więc ta grawitacja inna z tą naszą grawitacją powiązała się, totalnie się pojebała, blum 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 zrobiła i no i co no. I oczywiście, kurwa, że wiecie, no, jebut w ziemię, no nie? I to jest prawda. Myślę, że to jest jeden taki finalny koniec tego kosmity. A jeżeli przeżyje, to ucieka w lasy. Dlaczego w las? Dlatego, że tam nie ma ludzi. Ty, możliwe, że są duchy, no nie? No ogólnie to daily jest takie na luzie, na luzie, na luzie, tak żeby wiecie, żeby było spoko gites. Powiem wam tak, jestem wkurzony, bo ojej, Real Madrid dostaje w dupę, ja nie mogę ćwiczyć, chociaż że wiecie, o, ręka kuźła. Tutaj ręce, ręce, ręce. Kuźwa, mają motywację. No, niestety. Wracając. No, kuźwa, no. Kosmici się, kuźwa, obijają o naszą planetę. Bo nie potrafią ją. Jeżeli podejdą bliżej, to grawitacja ich ściągnie na naszą planetę i tak dalej, bla, bla, bla. Wejdą w atmosferę. No i niestety nie potrafią wtedy zapanować nad swoim statkiem. Dmuchnie ich na ziemię, jeb. No i znajdujemy później jakieś, wiecie, gówna, no nie? Ze strony kosmitów. Oczywiście w ogóle jest też takie coś, że my też jesteśmy kosmitami. Uważam, że powiedzenie tego, że człowiek jest kosmitą, to jest prawda. No bo gdzie żyjemy? W kosmosie żyjemy, tak? To, że żyjemy na planecie, to nie oznacza, że nie jesteśmy kosmitami. Jesteśmy kosmitami. Ja jestem kosmitą, wy jesteście kosmitą.
Więc no, szkódźwa, no, co można powiedzieć? No, żyć dalej, tak? Żyć dalej. Kosmici, te mordy moje, kosmici i tak dalej. Dziwne daily. Wiem o tym, wiem, mordy. Ale co zro... No nie. Nie wierzę w to. W sensie... Wiecie w co nie wierzę? Wierzę... Kurwa. Wiecie w co nie wierzę? Wierzę. Wiecie w co nie wierzę? W to, że Kuba Wojewódzki jest dobrym człowiekiem. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że on czyni dobro. Kuba Wojewódzki... Dym na ciebie. Jak to się mówi? Jak to się mówi, kuźwa? Po prostu się pierdol wojewódzki.